Adrian, Michał Miller, dość wartościowy piłkarz, który trafił dokładnie do Sokoła Aleksandrów. Napięty grafik Sokoła Aleksandrów, ale trener Sławomir Majak pozwolił piłkarzom rezerwowym rozegrać mecz z Wiktorią Rąbień w Aleksandrowie w ramach Pucharu Polski, a teraz groźna sytuacja z nicza, biała piska. Adamiec. Dobra okazja. Adamiec, świetnie w obronie Artur Gieraga. Gieraga. No, puszcza, Gieraga faulowany. Kontra gospodarzy. Ach, chyba za długo czekało na to podanie Tomek Boguński. Głowiński w pole karne. I mamy gola dla Sokoła. Dominik Głowiński, coś nieprawdopodobnego. Lewonożny piłkarz, który dziś występuje na lewej stronie Tomasz boiska. Tomasz Bogołębski. Kaczmarek. Tutaj na krótko chciał zagrać do Artura Gieragi. Jeszcze Głowiński w pole karne. Kasperkiewicz wyskakuje i wznowi grę od bramki Przemysław Masłowski. Dośrodkowywał w pole karne, tak? Tam piłka jeszcze minęła obrońców Sokoła. Teraz groźna sytuacja z nicza, biała piska. Paweł Adamiec wbił piłkę mocno w pole karne. Ale szczęśliwie to wszystko zakończyło się dla drużyny z Aleksandrowa Łódzkiego. Kaczmarek już jest z lewej strony boiska. Bardzo dobre zagranie. Teraz szansa dla Sokoła Aleksandrów. Chyba Damian Pawlak tam pozazdrościł Dominikowi Głowińskiemu tego strzału i sam próbował również wykończyć sytuację. Ślęzak. Kasperkiewicz jest w środku. Oj, teraz niedokładne zagranie Ślęzaka. Adamiec uderza, ale piłka minimalnie mija bramkę. Wyskoczył najwyżej. Adamiec bezpośrednio uderzał na bramkę Lemanowicza, ale piłka przeleciała. Może będzie to dośrodkowanie. Głowiński. Niewiele zabrakło, żeby tutaj zaskoczył bramkarza. Gości praktycznie tylko odprowadził piłkę w stopie. Kaczmarek. W pole karne uderzał Artur Gieraga. Piłka jeszcze nie opuściła placu gry Gieraga. Artur Gieraga ładnie złożył się do strzału. Szkoda, że futbolówka nie podążyła w światło bramki. A teraz szansa dla drużyny gości. Pawła Kaczmarka na prawą stronę. Ten schodzi do środka, podanie do Cempy. Dawid Cempa, Cempa! Nie ma bramki, minimalnie futbolówka minęła słupek. I teraz sytuacja dla Znicza, biała piska. Ależ to była dogodna okazja, tutaj piłki nie sięgnął jeden z piłkarzy drużyny gości Sokoła Aleksandrów. I teraz bardzo dogodna sytuacja Piotra Sarafińskiego. Sarafiński zastawia się świetnie, ograł jednego zawodnika. Sarafiński. Jeszcze Sarafiński na prawą stronę do Kaczmarka. Kaczmarek w pole karne. I teraz doskonałej okazji nie wykorzystał Dawid.